nieoczekiwane, spodziewane przeze mnie skutki. Mianowicie otrzymaliśmy szereg telefonów, sygnałów od osób do nas się zwracających, że oto dowiedzieli się, a dowiedzieli się właśnie za Państwa pośrednictwem, że tę czy inną sprawę mogą przeprowadzić, załatwić w polskim konsulacie. To brzmi może niewiarygodnie, bo dla nas to jest oczywiste, że te sprawy powinno się załatwiać, powinno się realizować się w polskim konsulacie. Okazuje się, że nie. Dlatego się spotykamy i jeszcze raz dziękuję. Te nasze spotkania są ważne. One może nie są takie jakieś niezwykle spektakularne, nie dotyczą jakichś niezwykłych wydarzeń, ale są bardzo ważne dla naszych obywateli, dla osób, z którymi my mamy do czynienia i Państwo się komunikujecie. Także bardzo dziękuję za to pośrednictwo, bo moim celem jest to, żebyśmy przekazywali informacje, które dotyczą Polaków bądź osoby polskiego pochodzenia i są dla nich istotne. Naszym zadaniem jest ułatwić im życie w sposób taki, iż docieramy z tą informacją do tych osób. No one oczywiście, te wszystkie informacje są na stronie internetowej konsulatu, niemniej jednak okazuje się, że takie spotkania są istotne. Więc dzisiaj chcemy rozmawiać przede wszystkim o sprawach obywatelskich, o sprawach prawnych opieki konsularnej i rzecz fundamentalna, jeżeli chcemy o takich sprawach rozmawiać, sprawa ważnego polskiego paszportu, sprawa obywatelstwa. Jeżeli rozmawiamy o opiece konsularnej, o wszystkich innych czynnościach, mówimy o Polakach, czyli osobach, które mają polskie obywatelstwo. I to jest niezwykle istotne, dlatego że często osoby do nas zwracające się, które oczywiście się urodziły w Polsce, posługują się językiem polskim, w sposób oczywisty uważają i tak prawdopodobnie są osobami posiadającymi polskie obywatelstwo, a nie mają polskiego paszportu już przez dłuższy czas i często są zniecierpliwione, że okazuje się, że musi być wprowadzona pewna procedura, która to obywatelstwo potwierdzi. Bez ważnego paszportu, który jest taką wizualną, takim świadectwem materialnym posiadania polskiego paszportu, nie można wielu czynności prawnych, ważnych dla tych osób, przeprowadzić w kraju. Stąd tak ważne jest to, o czym rozmawialiśmy na poprzednim spotkaniu, pilnowania, żeby paszport polski był ważne. Oczywiście nie ma żadnego przepisu, który nakładałby na naszych obywateli obowiązek posiadania ważnego paszportu. Niemniej jednak to wynika z sytuacji potrzeb życiowych, że ważny polski paszport ułatwia procedowanie w wielu sprawach administracyjnych na przykład. Czyli pilnujmy, ażeby paszport był ważny, zwracajmy się o jego wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dokumentu. Bo wyłącznie na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego możemy potwierdzić obywatelstwo polskie. Oczywiście, drodzy Państwo, w urzędzie czy za pośrednictwem zapytania e-mailowego, czy za pośrednictwem telefonu, czy też podczas wizyty, każda osoba uzyska informacje o procedurach, jakie powinny być wykonane w celu uzyskania paszportu, czyli to jest przyjęcie, przekazanie do kraju wniosku o potwierdzenie obywatelstwa polskiego, przyjęcie, przekazanie wniosku o wpisanie do polskich ksiąg,
stanu cywilnego zagranicznego, aktu na przykład małżeństwa lub aktu urodzenia, uzyskanie z polskiego urzędu stanu cywilnego odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia lub aktu małżeństwa. I tu jest istotna kwestia znowu. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że osoba, która, o czym mówiliśmy poprzednio, może posiadać więcej niż polskie obywatelstwo, czyli obywatel polski, posiadający również obywatelstwo amerykańskie, udający się do Polski, w Polsce jest traktowany jak Polak. To może brzmi bardzo jest to oczywista informacja, niemniej jednak nie ma sytuacji, że taka osoba, jak nagle będzie potrzebowała w wyniku różnych zdarzeń losowych bądź konfliktu z prawem, nagle będzie chciała odwołać się do swojego amerykańskiego na przykład obywatelstwa. Nie, ona nie podlega opiece konsularnej, w tym przypadku państwa konsulatu amerykańskiego. Przez władze polskie Polak jest traktowany jako Polak. Czyli miejmy świadomość tej odpowiedzialności obywatelskiej. I to oznacza również fakt przebywania w Polsce osoby posiadającej polskie obywatelstwo, oznacza wymóg posługiwania się ważnym dokumentem, paszportem, czyli wjazd na polskim paszporcie do Polski, posługiwanie się tym paszportem bądź dowodem osobistym, jeżeli na przykład chcemy sprzedać, nabyć nieruchomość, jeżeli musimy stawiać się w sądzie w sprawach spadkowych i wielu, wielu innych sytuacji życiowych. Także pamiętajmy, że jeżeli mamy polskie obywatelstwo, to w Polsce z mocy prawa jesteśmy traktowani jako Polacy. Tu też pojawia się jedna kwestia, która w tej chwili często się w naszym urzędzie ostatnio pojawia, mianowicie osoba, która nie zrzekła się bądź nie utraciła polskiego obywatelstwa z różnych powodów, no nie może otrzymać, czyli jest obywatelem polskim, nie może otrzymać wizy na wjazd do Polski. Wizy są dla cudzoziemców, nie dla Polaków. Polak do Polski wjeżdża na polskim paszporcie, czyli, a to jest istotne do zrozumienia w przypadku osób, Polaków, którzy mają dzieci na przykład urodzone tu, na terenie Stanów Zjednoczonych, to pamiętajmy, że z mocy prawa oczywiście takie dziecko nabywa obywatelstwo amerykańskie, ale również polskie. I tak długo ma to obywatelstwo, póki się go na przykład nie zrzeknie. To też się dzieje z różnych przyczyn. I to zrzeknięcie się obywatelstwa polskiego również się odbywa za pośrednictwem naszego urzędu. Czyli tak długo, jak taka osoba, takie dziecko, często zresztą jako dziecko dostawało paszport, później ten paszport na przykład nie był odnawiany, jest tylko ważny paszport amerykański i jest potrzeba wyjazdu do Polski i pojawia się kłopot, no bo nie może osoba, która wynika z dokumentów, że jest obywatelem polskim, nie może nagle dostać wizy do paszportu amerykańskiego, bo jest Polakiem. To jest oczywiste, tak? Więc, drodzy Państwo, dbajmy o to i nie irytujmy się, dlatego że urzędnik na przykład na granicy może kwestionować, jeżeli się w jakiś sposób rzeczywiście dokonało otrzymania takiej wizy, zatajając pewne fakty, bądź też z innych powodów, będą później kłopoty dla tej osoby. Generalnie Polak wjeżdża do Polski jako Polak, jeżeli wjeżdża na dokumencie innym, no to musi się liczyć z tym, że będzie podlegał restrykcjom. I to, o czym już mówiłam wcześniej, dokument, ważny dokument w Polsce, polski, ułatwia dokonania wszelkich czynności administracyjnych,
jak zameldowanie, jak procedowanie w sprawach spadków, sprzedaży, nabycie nieruchomości itd. I teraz, jakie sprawy wynikają z faktu posiadania polskiego obywatelstwa, które załatwia się, realizuje się w naszym urzędzie? To są na przykład sprawy aktów stanu cywilnego, czyli tak zwane wydobycie aktu stanu cywilnego. To teraz chciałabym o tym powiedzieć jeszcze raz, ponieważ dochodzą do nas informacje, że nasi interesanci korzystają z różnych przyczyn, z pewnych pośrednictw. Chcę jeszcze raz podkreślić, tylko i wyłącznie polski konsulat jest tym miejscem, w którym realizuje się sprawy, o których mówiłam i zaraz przedstawię. Nie ma żadnych innych podmiotów, które są autoryzowane przez polski konsulat. Nie ma obaw, to o czym mówiłam wcześniej, wszystkie sprawy są starannie traktowane. Każdy z naszych konsulów i naszych pracowników cierpliwie wyjaśnia wszelkie kwestie, więc proszę się tego nie obawiać, ale proszę również wykazać i odpowiedzialność i również ułatwić sobie życie, czyli sprawdzić na przykład stronę internetową, czy pewne kwestie nie znajdują się tam. Ale proszę i apeluję o niewystrzeganie się kontaktu z konsulatem. Rzecz dla nas zupełnie oczywista. Zachęcamy do tego. Okazuje się, że ciągle są nieporozumienia. Czyli na przykład wydobycie aktu stanu cywilnego opłata podstawowa $40 obecnie, bo to oczywiście się zmienia w zależności od kursu walutowego. Te informacje też są na stronie internetowej. Mówię o tym dlatego, że dochodzą do nas osoby, które gdzieś tam wszczęły realizację jakiegoś procesu, który powinien być rozpoczęty w konsulacie, uiściły opłaty. Te opłaty były wielokrotnie wyższe niż te, które obowiązują. Dokumenty zostały nieprawidłowo przygotowane, wnioski nieaktualne wypełnione, no i procedura w ogóle się nie rozpoczęła. I tak czy siak osoba daleko opóźniona w procesie jest u nas, musi dokonać opłat raz jeszcze, oczywiście dużo niższych, i dopiero rozpocząć prawidłowy proces. Także zachęcam, żeby nie wpadać w te niepotrzebne jakieś luki. Zapraszam, tu w konsulacie te sprawy się realizuje. Transkrypcja, umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego, czyli zarejestrowanie, to o czym mówiłam, zarejestrowanie zdarzenia stanu cywilnego, taki jak akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu, poprzez wpisanie tych dokumentów do polskich ksiąg stanu cywilnego. Ponieważ to jest istotne do tego, ażeby dalej procedować z tymi dokumentami w Polsce. Muszą one być wpisane. Opłata podstawowa za transkrypcję wynosi obecnie $66. Zmiana nazwiska w trybie administracyjnym. Osoba, Polak może, który mieszka za granicą z przyczyn ważnych, z ważnych powodów, może złożyć wniosek o zmianę swojego imienia lub nazwiska. I to również odbywa się u nas w urzędzie obecnie. Opłata podstawowa $40. Legalizacja, apostille. Każdy dokument amerykański, który jest, musi być przedłożony w procedurze przed urzędami w Polsce, musi uzyskać tak zwaną apostille, czyli potwierdzenie, że ten dokument jest ważnym, prawdziwym dokumentem amerykańskim. To tę apostille przyznaje amerykański urząd, sekretarz stanu, nie my. I to wykaz, gdzie można uzyskać taką apostylę, jest oczywiście na naszej stronie internetowej. We wszystkich stanach, we wszystkich miastach w naszym okręgu
Dla przykładu podam, w Chicago ta opłata wynosi 2 dolary za dokument. 2 dolary. Mieliśmy takich interesantów, którzy gdzieś tam załatwiali swoje sprawy i zapłacili 90. I to nie jest trudna procedura, trwa do 10 minut, 10-15. 2 dolary. Mówię o Chicago. To się może oczywiście różnić. Także zależy nam, drodzy Państwo, żebyście byli obsłużeni prawidłowo, bez narażania na kłopoty, zbędne koszty i przewlekłość realizacji sprawy. Sprawy z zakresu opieki konsularnej. Ona dotyczy, powtarzam, obywateli polskich. To, z czego wyszliśmy. I oczywiście konsul jest zobowiązany i realizuje opiekę konsularną, ale trzeba pamiętać, że istnieje szereg ograniczeń również w prawie lokalnym. I teraz tak, konsul nie może, i to wynika z przepisów amerykańskich, reprezentować polskiego obywatela przed sądem amerykańskim. Dlatego, że sądy amerykańskie nie tylko dopuszczają prawników tutaj zarejestrowanych. My mamy oczywiście w naszym urzędzie prawników, ale to są Polacy, polscy urzędnicy. My oczywiście w najlepszej wierze i z najlepszymi intencjami staramy się pomóc w różnych takich przypadkach. Na przykład na stronie internetowej, czy u nas tutaj w urzędzie, udostępniamy listę kancelarii prawnych. Żadna z nich nie jest w żaden sposób faworyzowana. Jest do Państwa wolnego wyboru, czy z takiej listy skorzystacie. Prawników amerykańskich, którzy mogą Wam pomóc. Kwestia zatrzymań. Pamiętajmy, że to na władzach amerykańskich ciąży obowiązek tak zwanej notyfikacji, czyli informowania naszego urzędu o zatrzymaniu lub aresztowaniu obywatela polskiego, który nie ma prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Bo w przypadku osób, które mają prawo pobytu, to od tej osoby, od jej zgody zależy, czy będziemy notyfikowani. I wówczas oczywiście mamy kontakt z różnymi zatrzymanymi w aresztach, w więzieniach. Ta pomoc przebiega w różny sposób. Każda sprawa jest absolutnie indywidualna. To również oznacza pomoc i kontakt z osobami przebywającymi w szpitalu. Ta pomoc na przykład wyraża się w postaci nawiązywania kontaktów z rodziną w Polsce albo na wniosek osoby tutaj przebywającej na terenie Stanów Zjednoczonych albo vice versa na prośbę rodziny. Każda sytuacja jest niezwykle skomplikowana. Wiem a propos osób chorych, że dużym echem się odbiła drastyczna sytuacja, jaka miała miejsce w Nowym Jorku, czyli takiej bezwolnej deportacji obywatela polskiego, chorego do Polski. No, oczywiście to było niezgodne z przepisami nawet amerykańskimi, w związku z tym ta sprawa będzie miała swój finał. Natomiast w takim przypadku, zresztą po tym kazusie, mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Takie przypadki miały miejsce również w społeczności na przykład meksykańskiej. My jesteśmy w kontakcie z głównym, z Urzędem Głównego Prokuratora tutaj w stanie Illinois, w Chicago, w stanie Illinois. I jeżeli miałaby nastąpić, oczywiście jak jesteśmy poinformowani post factum, tak jak było w przypadku Nowego Jorku, no to trudno cokolwiek zrobić. Natomiast w tej chwili nie mamy zagrożenia
w żadnym przypadku obywateli polskich, którzy przebywają pod opieką medyczną. I tak jak mówię, jest sposób, mamy kontakty z amerykańskimi urzędnikami, którzy deklarują współpracę, jeżeli następuje sytuacja, kiedy szpital odmawia dalszego leczenia, a osoba jest na przykład nieubezpieczona, jest tutaj nielegalna. Jest to problem, oczywiście jest to problem tych osób, no i też szpitala, który natomiast nie mogą być złamane podstawowe prawa człowieka i prawa, kiedy takie prawa są zagrożone i my o tym wiemy natychmiast, możemy podejmować działania. Jeśli chodzi o sytuację wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, pamiętajcie, drodzy Państwo, że jest to każdorazowo decyzja urzędników amerykańskich. Jeżeli następuje odmowa wjazdu polskiemu obywatelowi na teren Stanów Zjednoczonych i dzieje się to ze złamaniem przepisów, natychmiast oczywiście możemy interweniować, jak tylko jesteśmy świadomi takiego zdarzenia. Osoba ma prawo skontaktować się z naszym urzędem. Natomiast trzeba pamiętać, że to urzędnik amerykański na granicy decyduje o ostatecznym prawie wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Jeżeli posiada przesłanki, które wskazują, że ta osoba nie spełnia wymogów, może odmówić wjazdu. Co to jest? Na przykład, jeżeli osoba w przeszłości złamała prawa pobytu swojego. Czyli na przykład 16 lat temu przyjechała i zamiast, będąc na wizie turystycznej, czyli takiej, która nie daje prawa pracy i pozwala być maksymalnie 6 miesięcy, w Stanach Zjednoczonych była dłużej. Była dłużej i pracowała. W tej chwili system informacji amerykańskiej jest niezwykle szczegółowy, drobiazgowy i szczelny. I oficer na granicy, wszystko jedno, czy tu w Chicago, czy gdziekolwiek indziej, posiada taką wiedzę i bez dyskusji po prostu nie wpuszcza takiej osoby na teren Stanów Zjednoczonych i wracają do kraju. Jeżeli, powtarzam, są złamane prawa takiej osoby, bezwzględnie wtedy chcemy i jeżeli mamy taką wiedzę, interweniujemy. Drodzy Państwo, takie informacje, które oznaczają sytuację, w której konsul nie może uczestniczyć, to na przykład nie opłaca kaucji, kosztów sądowych czy kosztów wynajęcia adwokata. To jest, wydaje się, oczywiste, niemniej muszę o tym przypomnieć. Nie reguluje zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty. To jest nasza odpowiedzialność jako każdego obywatela. Nie ingeruje w konflikty dotyczące niewywiązywania się zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych. Nie pośredniczy w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy w uzyskaniu zgody na zakwaterowanie. Nie pokrywa kosztów pomocy lekarskiej i leczenia za granicą. To jest nasza każdego odpowiedzialność. Nie pokrywa kosztów transportu chorego lub ciała zmarłego do kraju. Nie pokrywa kosztów pogrzebu. Oczywiście zawsze są wyjątki w sytuacjach ekstremalnych. Takie bywają rzadko i zawsze wówczas staramy się z pełną
gorliwością i dbałością wyjść naprzeciw sytuacji, równocześnie będąc ograniczony przepisami. Czyli mamy kontakt z różnymi organizacjami, które mogą nam pomóc w sytuacjach, kiedy dane zdarzenie wykracza poza takie typowe sytuacje. Króciutko, jakie zaświadczenia możecie Państwo uzyskać w konsulacie? Zaświadczenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich do Polski. Obecnie podstawowa opłata wynosi $66. Mówię podstawowa, bo w zależności trybu, jeżeli są dodatkowe dokumenty albo procedura ma się odbyć w trybie ekspresowym, wtedy są oczywiście dodatkowe koszty, ale podkreślam te koszty, bo one okazują się dużo, dużo niższe niż te, o których często nasi interesanci wiedzą. Więc nie chcę, żeby byli narażani na zbędne koszty. Tak zwane zaświadczenia szkolne, czyli potwierdzenia dyplomów high school, czy też testów GED, czyli General Educational Development Test, które potwierdzają prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia w USA. Też można je uzyskać w naszym urzędzie, opłata podstawowa $40. Zaświadczenie na przywóz broni i amunicji do Polski. Takie zaświadczenie osoba musi uzyskać u nas w urzędzie. Opłata podstawowa $79. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Utracie dowodu osobistego można uzyskać w naszym urzędzie, ale przypominam, że trzeba przyjść z dokumentem ważnym, no oczywiście najlepiej polskim ważnym, polskim paszportem. Tu nie pobiera się opłat. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, no oczywiście wobec tylko i wyłącznie polskich obywateli, otrzymuje się również u nas. Opłata podstawowa $66. Zaświadczenia dotyczące spraw wojskowych obywateli polskich, czyli osoba, która na stałe zamieszkuje za granicą i otrzymuje wezwanie z WKU, może wysłać do Wojskowej Komendy Uzupełnień kopię swojego amerykańskiego paszportu i do innego ważnego dokumentu, na którym znajduje się adres, jako potwierdzenie, że nie podlega temu obowiązkowi. Jeżeli jednak to by nie starczało, oczywiście takie zaświadczenie wydajemy również u nas, a opłata podstawowa $40. Zaświadczenie o niekaralności. Czasami takie zaświadczenie jest wymagane, również można je u nas uzyskać. Opłata podstawowa $79. Udzielanie ślubów w konsulacie. Jedna z najsympatyczniejszych obowiązków, jakie mam w swojej pracy. Jest możliwość otrzymania ślubów w naszym urzędzie. Oczywiście mówimy o obywatelach polskich. Czyli taka osoba musi mieć ważny polski paszport, złożyć odpisy aktów urodzenia. W tej chwili ta opłata wynosi $654. Sprawy emerytalne. Drodzy Państwo, tu chcę jasno powiedzieć, że konsulat nie decyduje o przyznaniu wysokości emerytury, nie udziela również informacji. Zachęcam, to zresztą jest na naszej stronie, do kontaktu z ZUS-em albo pod adresem zus.pl po prostu, albo pod numerem telefonu +48 22 560 16 00. Infolinia jest dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu. Natomiast
wespół z ZUS-em przygotowujemy kolejną edycję, bo ona miała miejsce już wcześniej, w Chicago, Dni Poradnictwa ZUS, które odbędą się w dniach 5-7 października 2013 roku. Oczywiście będziemy oddzielnie Państwa o tym informować, kiedy eksperci ZUS przyjadą na spotkania, będzie można się rejestrować na konkretne godziny w konkretnych miejscach i swoje sprawy omówić. Podatki. Również w tej sprawie konsulat nie pośredniczy i nie udziela informacji. Polecam krajową infolinię podatkową, numer telefonu plus 48 22 330 03 30. Bądź też odwiedzenie strony Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Przypomnę tylko, że w lutym tego roku Polska i Stany Zjednoczone podpisały nową umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która jest w procesie ratyfikacji i ona zniesie stare porozumienie w tej kwestii. Zresztą treść tej umowy jest również na stronie Ministerstwa Finansów dostępna. Reasumując, drodzy Państwo, jak pojawia się kwestia wypisów, odpisów, oryginalności podpisów, te sprawy można skonsultować, można przeprowadzić w konsulacie. Konsul sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów. Poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych na dokumentach. Poświadcza datę okazania dokumentu. Przyjmuje oświadczenia, ale chcę podkreślić, że konsul nie odpowiada za treść tych dokumentów. Tak? Tutaj przypomnę ważną kwestię, ważną, często się pojawiającą w życiu naszych interesantów. Należy pamiętać, że w przypadku ustanowienia pełnomocnika do przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce wymagana jest forma aktu notarialnego. Poświadczenie podpisu przez konsula nie spełnia tego wymogu. W związku z tym zainteresowana osoba powinna poświadczyć podpis przed notary public, a następnie opatrzyć dokument apostille i taki dokument przekazać pełnomocnikowi w Polsce. Drodzy Państwo, to jest taka pigułka informacji, które są ważne dla naszych obywateli, te, które wynikają z posiadania polskiego obywatelstwa. Jeszcze raz chcę podkreślić, że te sprawy realizuje się w polskim konsulacie, jest strona internetowa, ona jest i w języku polskim, i w języku angielskim, jest możliwość zadania pytania, ale po wcześniejszym sprawdzeniu, czy być może kwestie są, które Państwa interesują, są już na stronie, więc jeżeli nie, to oczywiście możecie Państwo wysłać e-mail, wysłać fax, ale e-mail jest najtańszy, najszybszy, najskuteczniejszy, możecie oczywiście zadzwonić, to co mówiłam na poprzedniej konferencji, a telefony są dostępne w godzinach, które są podane też na stronie codziennie, aczkolwiek pamiętajmy przy składaniu takiego zapytania o pozostawieniu imienia, nazwiska, numeru zwrotnego i opisania sprawy, bo czasami mamy, często mamy zresztą takie wiadomości, że proszę o odzwonienie w mojej sprawie.
nie wiemy kto, nie wiemy dokąd, nie wiemy w jakiej sprawie. Nie mamy takich cudownych narzędzi, które by nam potrafiły zidentyfikować to, co nas zadzwoni. A chcemy, aby Państwo byli sprawnie obsłużeni, bo to jest w naszym interesie. Dziękuję bardzo. Czy jeżeli mamy jakieś kwestie szczegółowe, to bardzo proszę. Jeszcze raz dziękuję, dlatego że to przynosi skutek. To nie są informacje, które są może jakoś spektakularne, ale dla naszych obywateli, osób, z którymi my mamy kontakt i za których się czujemy odpowiedzialni, a z którymi Państwo macie pośredni też kontakt, są po prostu często żywotnie ważne. Także bardzo dziękuję za wspólną pracę na rzecz informowania naszych obywateli. Dziękuję.